Cześć kochani, witajcie serdecznie. Z tej strony Burzyk z kanału Git. Mamy dziś dla Was dość ciekawe urządzenie, być może przyszłość wirtualnej rozrywki. Mianowicie Samsung Gear VR. VR od Virtual Reality. Jest ono w zestawie z Samsungiem Galaxy. Nie jest w zestawie. No nie jest, ale pasuje do zestawu. Gdzie w zestawie? Trzeba zapłacić. Domański miał w takiej ładnej skrzynce, więc uznałem, że było w zestawie. W każdym razie na pewno kosztuje swoje. No, idealnie pasuje do Galaxy S7, umówmy się. No, dokładnie. Natomiast tutaj akurat to mamy do testu, więc to wykorzystamy. Wygląd. Wygląda dość słabo, jak taki troszeczkę tani plastik, ale zaskakuje możliwościami, o dziwo. Oczywiście Oculus współpracuje bardzo z Samsungiem. Paski, które są jednocześnie regulacją tego, żeby dobrze leżały na głowie. Regulacja ostrości w pokrętełku. Dwa zaczepy, do których się montuje. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie działało. Z tej strony wygląda dość śmiesznie, jak takie okularki oldschoolowe profesora jakiegoś tam z Akademii Pana Kleksa. O, niech będzie. No i tam zaślepka. Pokażemy montaż. Oczywiście łączy się urządzenie przez micro USB, które w Samsungu jest stworzone, nie wiem czy specjalnie, czy takim po prostu fartem wyszło, akurat tak, żeby pasowało do VR-ów. Wygląda zamontowane w ten sposób. Lekko dmuchniemy. Zakryweczka. A żeby... O, tak wygląda zmontowany cały zestaw. A żeby nie było widać, ani żeby telefon nam nie wypadł, to może to utrzyma, no nie wiem. Też warto uzupełnić, że bardzo lekkie są same te... Są lekkie i to... Ale z telefonem też nie są lekkie. Dokładnie, no i to się chyba po części wiąże z tym, że tak wyglądają dość niedrogo, ale to, że są lekkie, nie znaczy, że są słabe wydajnościowo, a wygląda się w nich tak. Urządzenie po wetknięciu w micro USB i założeniu na głowę samo przestawia się w tryb wirtualnej rzeczywistości. O, siedzę w tym momencie właśnie na dość podobnym stoliku, w takim jakby pokoju, w jakim znajduje się naprawdę. No oczywiście tam informacje odnośnie tam bezpieczeństwa użytkowania i tak dalej. Dotknij panelu dotykowego, aby potwierdzić. No właśnie, panel dotykowy, jego trzeba wyczuć. On jest tutaj w tym miejscu mniej więcej. Na środku mamy przycisk potwierdzenia i paski, którymi dotykowo przewijamy dane menuski. Pobraliśmy kilka aplikacji. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, co ja w tym momencie widzę. W każdym razie, jeśli mieliście jakikolwiek styk z Oculusem, to jest to dość podobne. Wejdziemy sobie w bibliotekę, czyli w to, co już sobie wcześniej przygotowaliśmy. I oczywiście minusem tego jest to, że większość aplikacji, która jest tutaj w tej bazie, jest po prostu płatna. Nie są to jakieś wygórowane ceny, ale za darmo nie ma tego aż tak dużo. Tym niemniej, pobraliśmy sobie taką kreskóweczkę. Bo nie wszystko jest z grami, swoją drogą. Taka animowana opowieść. Wczytuje się. Czasy wczytywania są dość krótkie. No i co? Aha, może zacznijmy od Chelsea Football Club, bo widzę, że zaproponowało nam tutaj. Uruchamia się, jestem. No i w tym momencie już nie jestem w swoim pokoju. Nie, jestem na boisku treningowym. O, tu chłopaki biegają, proszę bardzo. Who's Hiding, tam chyba, jeśli się nie mylę. Tutaj wyznacza, jakie ćwiczenia teraz mamy wypełniać. Ja sobie siedzę tak jakby na środku boiska, takim jestem chłopcem do podawania piłek. Zobacz, na czym siedzi. Ojej, to by mnie bolało, gdybym na tym siedział chyba, bo to dość ostre się wydaje. Nie, w każdym razie tam biegają chłopaki, biega Hazard, biega Koszta, biega Oskar. No, takie. Troszeczkę słaba jakość jak na ten materiał, ale powiedzmy, że w jakiś sposób można poczuć się tego częścią. Uruchomiłem właśnie następną aplikację. Studio Baobab chyba jest za nią odpowiedzialne i jest to jakaś taka seria właśnie kreskówek, o których mówiłem na początku. I odpalamy sobie inwazję, ikonka niebieskiego obcego. On, proszę, no i jestem na tafli jeziora. Zamarznięta tafla jeziora, piękny śnieg za oknem, co widać zresztą na pewno. Jest jakaś, oj, ktoś tam w jaskini chyba, nie, to jest okej. Pusto.
Jest! Z jaskini wyszedł królik biały. Zobaczył mnie. Cześć królicza. Jak zapierdziela. Boi się mnie. Chodź króliczak. Do królików się tak nie woła. Oj, coś. Orzysz w mordę, orzeł biały. Bielik. Orzeł bielik, chciał go dopaść, ale chyba króliczek zdążył wejść. Jest w jaskini, dobra. Może żeby wam nie spoilować za bardzo, to wygląda to... Ty, nie wąchaj mnie, myłem się. No, króliczak mnie polubił, chyba ładnie pachnę. Ale coś mu znowu uszy się postawiły. Żeby znowu igl leciał? Nie. Jakaś... No, to będzie chyba ta inwazja. Przyleciała jakaś taka wesoła ekipa. Orzysz w mordę, ale statek kosmiczny mają kozacki. Chyba chcą mnie porwać. Dobra, może zagramy coś. No dobra, to jeszcze opowiem tylko jak to wygląda. Wygląda to całkiem nieźle. Co prawda rozdzielczość jest na tyle niska, że te piksele lekko widać, ale z drugiej strony na tyle wysoka, że wciąż można czerpać z tego radość. Nie jest to jakieś tam uciążliwe dla oka. Animacje same przygotowane są dość płynne, chociaż lekką taką poklatkowość widać, ale bardzo mi się podoba efekt i myślę, że jest to przede wszystkim opcja, którą dzieciaki by się bardzo cieszyły, bo można oglądać kreskówki w zupełnie nowym świetle i w zupełnie nowym wymiarze. To jest naprawdę coś takiego przyjemnego. Nie męczy mnie to w żaden sposób, a wrażenie jest naprawdę świetne. Shooting Showdown 2. Jakaś taka strzelanka. Mamy do wyboru gry. Warto zauważyć, że teraz urządzenie sparowało się z padem od SteelSeries, który można po części sterować. Co prawda celowanie i tak odbywa się na chwilę obecną VR-ami, czyli głową de facto. Natomiast już samo strzelanie, potwierdzanie jest padem. Dobra, wybieramy MP6 jako broń. Aha, nie wybieramy, bo jest zablokowane. Ok, czyli typowe gierki mobilne. Musimy przejść tyle i tyle etapów, żeby odblokować to czy to. Zagramy sobie na zewnątrz, czyli paintball na powietrzu. Player 8 kontra Mike. Ok, i co? Mam rewolwer. Nie wiem, w co celuję. Chyba celuję w zielone światła? Światła się pojawiają. O, w tym momencie przeładowałem swój rewolwer. Przeładowanie odbywa się spojrzeniem w dół. W zasadzie ten pad jest potrzebny tylko i wyłącznie do tego, żeby tak jakby pociągać za spust, bo cała reszta odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy Samsung Gear VR, czyli tak właśnie. Może żyroskop jest smartfon. A no prawda. Bez żyroskopu nie umożliwiają kiwania głową. No faktycznie, bo to działa też bez VR-ów. Jeśli przechylimy telefon, to on automatycznie odwzorowuje nasze polecenia na ekranie. No tym tutaj służy to zacelowanie. Co ciekawe, to ruchy są bardzo płynnie odwzorowane, czyli nie ma żadnego opóźnienia, absolutnie żadnego. I w zasadzie tam, gdzie patrzę, tam celuję. W tym momencie gram na maszynie. Jednoręki bandyta, w którym strzelam w kręcące się owoce. Właśnie trafiłem 3 pomarańcze, więc pomnożyłem, jak to mówił mój kolega, który niemało na maszynach przegrał. Kolejne pociągnięcie i strzelam w 7. Uwaga, czekam na 7. Dupa, cytryna i wszystko poszło. I pomarańcz. Także, jak widzicie, nie zawsze to wychodzi tak, jakby człowiek chciał, ale można dla odmiany spróbować. Na pewno nie są to gry, przy których spędzicie mnóstwo czasu, ale są to gry, które w jakiś sposób mogą tworzyć przyszłość. Także, ja tutaj nie jestem sceptycznie nastawiony. Cena urządzenia około 500 zł. Odrobinę może by mnie na razie od tego odciągnęła, ale ja widzę to pozytywnych barwach i myślę, że znajdzie to swoich odbiorców, tym bardziej, że technologia wciąż prze naprzód. Szczekamy, nie szczekamy, czekamy. Czekamy na rozwój wypadków. A i zapomniałem dodać jednej bardzo ciekawej rzeczy.
szczególnie dla panów, chociaż może nie tylko, bardzo prężnie rozwija się w tej branży tech urządzeń virtual reality. Takie filmy XXX i tak dalej. Są odpowiednie serwisy, na których możecie sobie znaleźć filmy przygotowane specjalnie właśnie dla takich urządzeń, które tak rzucają nas w środek akcji niejako. Można poczuć się jak Ulysses Bracer naprawdę. Miałem okazję, ale tylko dwuminutową wersję testową, bo zgadnijcie? Tak, wszystkie filmy są płatne. Także zobaczyć warto. No, trochę tracimy w tym momencie kontakt ze świadomością, więc z rzeczywistością, więc trzeba mieć pewność, że jesteście samemu w domu, żeby tutaj nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Tym niemniej naprawdę jest to przyszłość i na pewno będzie coraz bardziej szło całe tech, branża tech w tym kierunku. Także polecam i do zobaczenia. Ejo!